dzisiejszym wydaniu pokażemy nowy szpitalny mamograf, porozmawiamy o społecznej inicjatywie Rad Osiedli, powiemy o rekrutacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, zapowiemy Święto Miasta, zaprosimy na wystawę o historii Polski w wersji komiksowej, przedstawimy ofertę Oświęcimskiego Centrum Kultury w Nowym Roku Szkolnym, a także zapytamy, jak oświęcimianie spędzili wakacje. Oświęcimski Szpital Powiatowy wzbogacił się o nowy cyfrowy mamograf i urządzenie USG. Mamograf, który użytkowaliśmy 12 lat, który też był zakupiony ze środków wspólnych naszego powiatu i wszystkich samorządów naszego powiatu, no niestety odmówił posłuszeństwa w styczniu tego roku i właściwie nie mogliśmy świadczyć usług, które mieliśmy zakontraktowane w Narodowym Funduszu Zdrowia, stąd była pilna potrzeba zakupu aparatu. Proszę Państwa, kosztował 660 tysięcy wraz z programowaniem, bo to nie jest tylko aparat, ale również całe stacje do odczytu zdjęć tutaj, bo to jest aparat cyfrowy. Gminy wszystkie wraz ze starostwem powiatowym dały 410 tysięcy, w tym 170 tysięcy nasz powiat, pozostałe samorządy pozostałą kwotę. Miasto Oświęcim wsparło zakup mamografu kwotą przeszło 76 tysięcy złotych. To kolejne, bym powiedział, przedsięwzięcie, które jest realizowane przez Szpital w Oświęcimiu, które jest dofinansowane właśnie ze źródeł nie tylko miasta Oświęcim, ale wielu innych też samorządów powiatu oświęcimskiego. W tamtym roku dofinansowaliśmy zakup karetki ratunkowej, która już służy mieszkańcom. Myślę, że to jest bardzo cenna i potrzebna inicjatywa, dlatego że dzięki temu jest sprzęt, baza coraz lepsza w oświęcimskim szpitalu. Dzięki temu też oczywiście obsługa i zabezpieczenie medyczne dla pacjentów, tym mieszkańców Oświęcimia jest coraz lepsze. Te aparaty w naszej pracowni diagnostycznej spełniają jedno kryterium najistotniejsze. Kompromis pomiędzy jakością obrazu a niską dawką dla pacjentki. To jest urządzenie, które służy przede wszystkim kobietom powyżej 50 roku życia. Jest od wielu lat propagowany program zdrowotny przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Są zaproszenia dla kobiet. Liczymy, proszę Państwa, że kobiety zaczną się same zgłaszać, bo to jest bardzo ważne, żeby nowotwór piersi wykryć we wczesnym stadium, bo jest wyleczalny w 100%. I apeluję z tego miejsca, z każdego miejsca, żeby jednak zgłaszać się tutaj w tym zakresie. I proszę Państwa, no, wszystkie te panie powinny się zgłaszać systematycznie na badania co 2 lata. Trwa drugi etap rekrutacji na studia inżynierskie, licencjackie i magisterskie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Nowością w tegorocznej ofercie są studia inżynierskie na kierunku informatyka oraz studia licencjackie na kierunku praca socjalna. Na studiach drugiego stopnia, tak zwanych magisterskich, od października będzie można również studiować na kierunkach pielęgniarstwo i politologia. Zainteresowani absolwenci szkół średnich mają czas na złożenie dokumentów do 15 września. Budżety obywatelskie stają się coraz bardziej popularne w całej Polsce. W Oświęcimiu już od 3 lat Rady Osiedli dysponują własnym budżetem i w uzgodnieniu z mieszkańcami decydują o tym, jak je wydać. Pieniądze muszą być wydane w danym roku, a pomysł jest zatwierdzony przez urząd, który pomaga w realizacji projektu. Społeczne inicjatywy Rad Osiedlowych to jest program, który wprowadzony został w 2013 roku. Będziemy mieli w następnym roku 2016 czwartą edycję. Zabezpieczamy na to kwotę około 300 tysięcy złotych. Przeznaczamy na wszystkie rady osiedlowe stosownym kluczem. Przez te lata udało się wiele zrealizować, głównie na placach zabaw, też i doposażeniu właśnie w monitoring niektórych osiedlach, ale wykonano także i ścieżki, wykonano też inne projekty, ale to myślę jest też dobra okazja do tego dzisiaj, żeby zaapelować do mieszkańców, którzy zgłaszali się do swoich rad osiedlowych właśnie z pomysłami realizacji małych projektów, które można zrealizować stosunkowo za nieduże pieniądze, żeby właśnie z takimi projektami zgłaszać się do rad osiedlowych, żeby rady osiedlowe też mogły wybierać spośród różnych projektów te, które są najciekawsze i te, które są najbardziej potrzebne w danym osiedlu. Myślę, że to jest właśnie realizacja takiego projektu obywatelskiego, żeby mieszkańcy też decydowali, co jest im potrzebne w tym najbliższym otoczeniu i to jest właśnie ten projekt, który temu wychodzi naprzeciw. Co roku w budżecie miasta na społeczną inicjatywę Rad Osiedli zabezpieczonych jest 300 tysięcy złotych.
Już teraz można planować, co zrobić na osiedlu w przyszłym roku. Prace nad budżetem na 2016 rok już się rozpoczęły. Jest określona procedura przyjmowania i podejmowania takich decyzji. Rady osiedlowe poprzez swoje zarządy podejmują takie decyzje i rady początkiem kolejnego roku, więc myślę, że teraz to jest dobry czas na to, żeby z takimi projektami, pomysłami właśnie zwracać się do rad osiedlowych, które w stosownym czasie w roku 2016, zaraz na początku, będą takie uchwały podejmowały. I myślę, że to będzie też fajny sposób na to, żeby nie tylko właśnie doposażać place zabaw, ale szukać także innych pomysłów, innych rozwiązań, innej formy zagospodarowania tych środków. Ja wiem, że to są nieduże może pieniądze, ale często można zrealizować za te nieduże pieniądze stosunkowo bardzo ważną rzecz dla poszczególnych właśnie rejonów tutaj miasta Oświęcim. Ostatni weekend wakacji mieszkańcy świętują urodziny miasta. Oświęcimskie Centrum Kultury i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotowały ciekawą ofertę. Tradycyjnie święto miasta Oświęcim odbywać się będzie w ostatni weekend sierpnia, czyli na zakończenie wakacji. Myślę, że przygotowaliśmy razem z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji dużo ciekawych elementów, które się na to wydarzenie złożą, ale pozostawiam tę ocenę uczestnikom. Serdecznie Państwa zapraszam, głównie na sobotę i niedzielę na Stadion Miejskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Oświęcimiu. W niedzielę zaczynamy o godzinie 14:30. W programie znajdą się koncerty zespołów Jack Band. Panna Marzena i Bizony to znany, myślę, oświęcimianom, a zwłaszcza młodzieży zespół. Dodatkowo Magda Fem, tym razem z piosenkami dla dzieci, i Ania Rusowicz z zespołem. Koncert zapowiada się świetnie, zwłaszcza po znakomitych recenzjach na ostatnim Woodstocku. I na zakończenie niekwestionowana gwiazda polskiej estrady Maryla Rodowicz, a po koncercie pani Maryli Rodowicz pokaz ogni sztucznych. Serdecznie zapraszam. Kolejne ważne wydarzenie organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu przed nami. Na zakończenie wakacji, ale przede wszystkim w ramach obchodów Święta Miasta Oświęcim, serdecznie chcielibyśmy Państwa zaprosić na Miejski Stadion na zorganizowane w dniu 29 sierpnia koncerty. Na muzycznej scenie wystąpią zespoły Loka, Red Lips, Messiah z zespołem Rhythm Bandits oraz gwiazda wieczoru Agnieszka Chylińska z zespołem. Do Państwa dyspozycji będzie wyznaczona część gastronomiczna oraz Wesołe Miasteczko. Mamy nadzieję, że Wesołe Miasteczko zadowoli nie tylko najmłodszych uczestników imprezy. Serdecznie Państwa zapraszamy na spędzenie miłego popołudnia sobotniego z rodziną w klimacie rozrywki i muzyki. Święto miasta przypada 3 września, bowiem 3 września 1291 roku jest jedną z pierwszych dat związanych z Oświęcimiem już jako miastem. Uroczysta sesja Rady Miasta to jeden z punktów programu związany z obchodem Święta Miasta Oświęcim. W tym roku zaplanowana ona została na 2 września. Do oceku o godzinie 17, wtedy się rozpocznie. Jednym z punktów programu to będzie wręczenie tytułu honorowego obywatela miasta Oświęcim. Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszam do udziału w tej sesji. Z okazji Święta Miasta swoją ofertę dla mieszkańców przygotowało również Muzeum Zamek w Oświęcimiu. Przygotowujemy historycznie Święto Miasta, czyli wszystkich chętnych zapraszamy 3 września, czyli już czwartek, na dzień otwarty w naszym muzeum. Proponujemy 2 odsłony, w których poznamy różne oblicza historii miasta Oświęcimia. Pierwsza odsłona będzie miała miejsce w godzinach od 9 do 15. Tutaj specjalnie zapraszamy młodzież szkolną z gimnazjów, z liceów, szkół podstawowych, a także klasy zerówkowe do spotkania z tą historią. I proponujemy spotkanie z archeologiem, gdzie będą poszukiwać wszyscy chętni halerzy oświęcimskich. Proponujemy malowanie mega komiksu Jaszko, strażnik oświęcimskiej wieży, a także spotkanie z historykiem, który oprowadzi po tajemnicach królewskiego miasta Oświęcimia. W tym czasie cały czas będzie dostępna wystawa czasowa Historia Polski według komiksu. Młodzież szkolną zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie do spotkania tą z historią, z tym, że najpierw prosimy opiekunów, aby grupy wszelkie chętne do tego dnia, do udziału w tym dniu, do tych warsztatów historycznych, do zgłoszenia tych grup w sekretariacie pod numerem telefonu 33 842 4427.
I już w godzinach popołudniowych z kolei zapraszamy miłośników, sympatyków historii, mieszkańców miasta na kolejną odsłonę historycznego Święta Miasta, bo wtedy o godzinie 18 zapraszamy na etiudę historyczną przygotowaną przez Teatr Nomina Rosse pod tytułem Mistrz Świętej Sprawiedliwości. A po tym spektaklu historycznym wykład profesora doktora habilitowanego Jerzego Sperki, dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który zaprezentuje nam temat wokół początków Oświęcimia. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszam. Szczególnie zapraszam również na wystawę czasową Historia Polski według komiksu, która będzie otwarta i czynna dla chętnych i zwiedzających od 1 do 15 września w naszym muzeum. A w Dzień Święta Miasta 3 września zwiedzanie ekspozycji jest bezpłatne. Ekspozycja skierowana jest do różnych pokoleń, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Ma nauczyć, ale także w możliwie atrakcyjny sposób pokazać naszą historię. Łatwiej jest uczyć w oparciu o ilustracje, a jeszcze łatwiej, gdy treść opowiadana jest za pomocą komiksu, który łączy w sobie tekst i obraz, prezentując historię w sposób przejrzysty i łatwy do przyswojenia. Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza do skorzystania z oferty na nowy sezon. Tak, koniec wakacji to niechybny znak, że rozpocznie się praca nie tylko w szkołach, ale również w kołach i sekcjach zainteresowań. Oświęcimskie Centrum Kultury również zaprasza, jak co roku, wszystkie dzieci, młodzież oraz dorosłych do udziału w zajęciach różnorodnych kół, sekcji, różnorodnych form, w których można realizować swoje pasje, swoje marzenia, dokształcać się i rozwijać swoje umiejętności. No między innymi zapraszamy od dzieci w wieku 5 lat do old boysów od 35 roku życia do zespołu hajduki. W 4 grupach do mini hajduków, do małych hajduków, do grupy reprezentacyjnych, jak również właśnie do grupy najstarszej. Również w Oświęcimskim Centrum Kultury szereg innych zajęć tanecznych, zajęcia tańca nowoczesnego dla dzieci, kontra junior, taniec towarzyski dla dzieci, dziecięca formacja, inne formacje. To również sekcja plastyczna, rysunek dla dorosłych, to również warsztaty teatralne w 3 grupach, 2 grupy dla dzieci, 1 grupa dla młodzieży, jak również Oświęcimski Uniwersytet Dziecięcy, Uniwersytet Trzeciego Wieku, czyli cały przekrój od najmłodszych do najstarszych. Każdy z pewnością będzie mógł znaleźć coś na siebie. Szczegółowe informacje będzie można odnaleźć na naszej stronie internetowej www.ock.org.pl, a zapisy przyjmowane będą od 1 września do 20 września. A zajęcia ruszą tradycyjnie na początku października i odbywać się będą w cyklu rocznym. Gorąco zapraszamy wszystkich dużych i małych. Działa cały czas kino przy OCK. Tak, nasze kino działa cały czas. Przez okres wakacyjny proponowaliśmy zarówno dzieciom, jak i młodzieży, jak i starszym różnorodny repertuar, taki bardziej rozrywkowy, którego również, mam nadzieję, nie zabraknie podczas roku szkolnego, ale też powracamy do kina bardziej artystycznego, do kina takiego niekomercyjnego. Rozpoczniemy już za tydzień od najbliższego piątku Woodym Allenem, a potem we wrześniu zaproponujemy Państwu trochę różnorodny repertuar, zarówno filmy polskie, między innymi premierowe pokazy filmu Mur, pokazy filmu Pieśń Słonia, to z kolei film z udziałem głośnego reżysera i aktora Xaviera Dolana, a potem we wrześniu z takich najbliższych planów to z pewnością nie może Państwa zabraknąć na głośnym filmie polskim pod tytułem Karbala, który opowiada o żołnierzach walczących w Afganistanie, a pod koniec miesiąca zaprosimy Państwa na projekcje premierowe filmu Pilecki. Pilecki, który jest to film dokumentalny, który opowiada o losach rotmistrza Pileckiego. To film zrealizowany, wyprodukowany przez Stowarzyszenie Auschwitz Memento z Oświęcimia. Właśnie wakacje mogłyby być dłuższe. Jak zawsze. Posłuchajmy, jak oświęcimianie oceniają mijające wakacje. Tegoroczne lato mi się wydaje, że jest udane, bo bardzo słonecznie, ciepło i tak dalej. Mi się wydaje, że fajne. Komarów nie ma na przykład, też jest dużo, też istotne. Pogoda dopisuje, także można spacerować i tak dalej, prawda? Nie dużo byliśmy na wakacje, ale dobrze były wakacje. Byłem w Energylandzie, na basenie, jeszcze byłem w... No nie pamiętam gdzieś, ale jeszcze byliśmy. Byłem jeszcze gdzieś. Byliśmy 3 razy na wakacjach. Tak, wie pan co, no ja tak. Bardzo udane. No tak jak pan powiedział, słonecznie przede wszystkim. Dużo zażywałam słońca, kąpieli.
Myślę, że córka też zadowolona z wakacji, chociaż już mniej, bo się kończą. A czekasz na rok szkolny? Tak, bardzo się cieszę w końcu, bo będę mógł porozmawiać z kolegami. Bo będę rozmawiać z kolegami też. Dobrze, teraz ja tańczę i na mistrzostwa będziemy się wybierać we wrześniu i codziennie mamy treningi po kilka godzin. Czyli nie odczuwasz tej różnicy między wakacjami, a... Odczuwam oczywiście, bo razem z formacją dobrze się bawimy, śmiejemy.